Cześć, tu Przerywnik. Dzisiaj zajmiemy się serią Quake. Będzie to część druga. Chciałem na początku nagrywać jedynkę. Już mówię, dlaczego nie nagram jej, ponieważ ostatnio przeglądając profile na YouTubie znalazłem u człowieka z wyżyn właśnie jedynkę całą no całą opracowaną serię właśnie. Nie wiem, czy to był też dodatek tam. W każdym razie zrobił to bardzo cudownie, bardzo niesamowicie i polecam wam, jeśli byście byli ciekawi i chętni. Więc ja dzisiaj zajmę się dwójką. Co mogę na temat tej gry powiedzieć? No, gra powstała w 98 roku bodajże, albo 97, już dokładnie nie pamiętam. Działa na silniku Quake Engine 2. No i silnik ten, powiem wam szczerze, jak na swoje lata, trzyma fason, trzyma poziom. Naprawdę, jak na tamte czasy, grafika jest niesamowita. I co mogę jeszcze na temat Quake'a powiedzieć? No, sam Quake jest niesamowity. Ma to coś, ma to coś, ma to coś, to wam mogę szczerze powiedzieć. I polecić tą grę. Jeśli chodzi o fabułę, no właśnie, to była zawsze słaba strona Quake'a, ponieważ fabuła była znikoma. Niektórzy mówią, że w zasadzie nawet jej nie ma, bo jak zwykle mamy ratować świat od obcych. No i wątek powtarzany miliard tysięcy razy we wszystkich filmach, innych grach, niektórych książkach, więc zostaniemy przy stanowisku, że fabuły de facto nie ma, ale to wcale nie przeszkadza temu tytułowi, żeby zdobyć furorę, którą de facto ubił przez te wszystkie lata. Więc zacznijmy może. Będziemy grać na poziomie hard. Tutaj widzę jakiś filmik, nieważne, pewnie opisujący fabułę, o której już wspomniałem. Jesteśmy sobie gdzieś w jakiejś bazie, gdzie się rozbiliśmy. I wypadałoby pozbierać jakiekolwiek, po prostu, że tak powiem, wypadałoby pozbierać jakiekolwiek itemsy i pozabijać kolejne mobki. O, Greenwise'o. Więc co dalej, co dalej? Tu jest jakiś armor chyba. O, jest armor. Pójdźmy sobie dalej. Tu powinien być gdzieś jakiś baran. Na razie. Tu też kolejny baran chyba. Shotgun. Piękne beczułki. Boom. No, eksplozje niezadowalające, no ale czego chcieć? Tak je urobili w ładny sposób. Idźmy dalej, idźmy dalej. Hops. Co tu jeszcze mamy? Przed sobą kolejnych przeciwników. Nara. Mięsko, sztejki. O, znowu sztejki. Gdzieś tu jeszcze były granaty. Kiedyś to grałem, pamiętam, ale nawet chyba przeszedłem pierwszy poziom, czy miałem demówkę. Stare, dobre dzieje, że tak powiem. Tu gdzieś było. O, są szarcy nawet i granaty. Granaty się przydadzą. Z całą pewnością, z całym szacunkiem. Co tu jeszcze? W każdym bądź razie... idźmy dalej, nie traćmy czasu, szelce. Co by tu jeszcze było pozbierać? Pisk. Pisk. Thank you.
Kolejny gryzie ziemię. Co tu jeszcze mamy? Mamy wyczółki. Nie wiem, czemu w zasadzie nie wywaliłem, żeby pozbyć się połowy przeciwników, ale mniejsza o to, że nie pomyślałem pewnie. Z tego co pamiętam, z tyłu nic nie było. Tu był jeszcze jeden gość, ale już wyeliminowany, więc tyle szelsy. No i przechodzimy do kolejnego poziomu w zasadzie. Tak, tak, okej. No, więc dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Jak chcecie, to zobaczcie, jak chcecie, to nie oglądajcie, albo zostawcie jakiś komentarz, będzie mi miło. No, to na razie, trzymajcie się. Do zobaczenia.